Dzień dobry. Agresja, empatia to taka destruktywna mieszanka i wydaje się, że oba te zachowania są biegunowo przeciwstawne. Ale ja chcę właśnie pokazać, że tak nie jest. Agresja i empatia rządzą w jakiś sposób nami, rządzą światem i chciałem pokazać, że i rządzą mózgiem, działając w podobnych miejscach, i że rządzą nami, stając się potem nawet podstawą naszych systemów prawnych. Agresja, no to jest działanie celowe, które ma na celu wyrządzenie krzywdy przedmiotowi tego działania. Natomiast empatia wprost przeciwnie. To jest taka nasza wrodzona skłonność do niesienia pomocy istotom znajdującym się w opresji. Czy to przedstawicielom naszego gatunku, czy innym. A więc rzeczywiście wydaje się, że to jest bardzo przeciwstawne. Ale zobaczmy, co się dzieje w mózgu. Okazuje się, że w mózgu i agresja, i empatia w momencie, kiedy je przeżywamy, budzą te same rzeczy. One obudzają z jednej strony korę przedczołową, to naszą tak główny, on daje główny sygnał alarmowy, ale nam w ogóle mówi, co się dzieje o świecie. One nam będą budziły jądro migdałowate, miejsce naszych, centrum naszych emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. One będą działały, będą powodowały, że przednia kora obręczy, w której mamy dużo funkcji poznawczych, nam działa, bo musimy się zorientować w sytuacji, co się dzieje. I wreszcie będzie to działało na tajemniczą strukturę, którą jest kora wyspowa, która mówi nam o tym, co jest przyjemne, co jest nieprzyjemne. A więc właściwie miejsca działania są dość podobne. Agresja, od której zaczniemy, ona pełni bardzo ważną rolę biologiczną. Ona służy z jednej strony przeżyciu osobnika, ale z drugiej strony ona służy tak samo przeżyciu gatunku, dlatego, bo po prostu gatunek, żeby przeżyć, musi przerzucić swoje geny w następne pokolenie i tutaj agresja odgrywa bardzo istotną rolę. No, przede wszystkim wszyscy muszą jeść. A więc taka agresja jak agresja łowiecka, prawda? Ale nie tylko. Ofiara drapieżnika musi często się bronić, broni się bardzo agresywnie. Koń potrafi kopnięciem zabić wilka. To jest też agresja, chociaż agresja obronna, prawda? Inna sprawa to jest agresja terytorialna. Zwierzęta walczą o swoje terytoria. Nawet modralszki, o których będzie dzisiaj mowa, walczą o swoje terytorium. Ludzie walczą. Ten kraj, w którym żyjemy, był świadkiem wielu czystek etnicznych, ale to nie jest specyfika naszego miejsca. Tu akurat nie widzimy, co się działo na granicy Kosowa i Macedonii stosunkowo bardzo niedawno. Oczywiście bardzo ważnym punktem agresji jest walka o samice. To jest walka o sukces reprodukcyjny. Ma to olbrzymie znaczenie, bo o co chodzi? Chodzi o to, ażeby do rozrodu doszły najlepsze samce, żeby przekazać najlepsze możliwe geny. Ta agresja kształtuje przyszłość naszego gatunku, czy przyszłość każdego gatunku. A z kolei wewnątrz naszego gatunku jeszcze walka o pozycję społeczną. Chodzi o to, żeby lider był możliwie jak najlepszy. W prymitywnych społeczeństwach najsilniejszy, najsprytniejszy. I to się odbywa w drodze walki. Te walki zresztą często są walkami bardzo zrytualizowanymi. Tam nie chodzi o zabicie przeciwnika, tylko po prostu o jego pokonanie czy ośmieszenie. Ale przypatrzmy się na nowoczesne społeczeństwa totalitarne. Tam jest rzecz gorsza. Tam terror zżera własne ofiary. Tu akurat nie mamy rozczulające zdjęcie obchód 20. rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. W rok po tym zdjęciu już dwóch osobów Szwernik i Czuwasz już nie żyli, prawda? A reszta cała, z wyjątkiem Stalina i Mikojana i Mołotowa, to cała reszta została zabita. A więc, ale ta agresja zwiększa nasze szanse życiowe. Zwiększa szanse życiowe w walce o byt i w związku z tym ona jest rzeczą dobrą i wobec tego jest nagradzana. I stąd wynika, że my naprawdę lubimy być agresywni. Agresywne zachowania przynoszą nam przyjemność do tego czasu, dopóki nie pójdziemy za daleko i ktoś silniejszy nas nie zbił. Teraz agresja normalnie to się uwalnia w wojnach, w walkach. Tego jest bardzo dużo. Co robić, jak jest stany pokoju? A no właśnie, sporty. I to zwykle nie szachy, tylko właśnie sporty, że tak powiem. Szachiści też mogą być bardzo agresywni, prawda? Ale właśnie sporty, brutalne sporty. Ale czy tylko sportowcy dają upust swojej agresji? Nie, oni pozwalają, żeby mnóstwo ludzi dało upust swojej agresji. Na tym właśnie polega kibicowanie. To jest świadome budowanie właśnie takich agresywnych.
ale ta agresja czasami się gdzieś tam przejawia. Akurat tu mam jakieś zdjęcie manifestacji w Gdańsku, jakieś związki zawodowe przeciw policji, to, co jest w tej chwili w Grecji, prawda? Różne są formy tej agresji, one mogą się bardzo skalować. One też są w jakiś sposób potrzebne, prawda? I teraz to jest ważne, że agresję my możemy wywołać i do agresji możemy wyhodować. Na przykład hodujemy rasy psów obronnych i takie psy są specjalnie trenowane po to, ażeby stały się agresywnymi. Więc agresja to nie jest tylko biologia, to tak samo jest wychowanie, tak samo jest kultura. My potrafimy wychować młodych ludzi w agresji. I są tak, były takie organizacje, prawda, jak na przykład Hitlerjugend czy Młodzież Wszechpolska, które ćwiczy się w agresji, dlatego też agresja jest czymś, co służy do osiągnięcia pewnych celów, prawda? A więc, co jest jedną rzeczą ciekawą? Wszyscy ludzie są agresywni w jakiś sposób, ale w różnych kulturach ta agresja ma różną ekspresję. Są kultury niesłychanie agresywne. Na przykład są Indianie Janomami. Indianie Janomami to właściwie to znacznie gorzej niż nasi Burale, u których wesele, jak się źle odbyło, jak nie było trupa na weselu, to wesele było nieudane. Tutaj u tych Indian, tam młody człowiek jest szacowany po tym, ilu zdoła zabić przeciwników. To jest tak, te samoloty, które rysują sobie tam, ile zestrzeliły innych samolotów. Tak samo mają ci Indianie. Średnia życia tam jest 22-23 lata. Oni nieustannie prowadzą walki ze sobą, wojny właściwie oni tylko właśnie się zabijają. A z kolei kompletnie przeciwne, na przykład na Malajowie, Samangowie, to jest społeczeństwo niesłychanie łagodne, w którym nie było nawet słowa zabić. Oni najłagodniejszy naród świata, ale agresja jednak tam potrafiła ją obudzić. Kiedy przyszło do wojny z Japończykami, brytyjscy instruktorzy wojskowi uczyli Samangów, jak zabijać, i nagle okazało się, że są to najkrwawsi żołnierze świata. Kiedy zniknęło, prawda, udało się zedrzeć tą powłokę poprawności politycznej, to oni nagle zaczęli, prawda, być najkrwawszymi żołnierzami. Oni zabijali i nie obrabowali zwłok przeciwników, tylko szli dalej mordować. A więc teraz ta agresja oczywiście to jest bardzo szerokie zjawisko, może być w różny sposób klasyfikowana. Możemy mówić o agresji albo agresji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej. Jak my się między sobą naparzamy, to jesteśmy wewnątrz, a jak zabijamy świnkę czy cielątko na mięso, to jesteśmy agresywni zewnątrzgatunkowo. Ale możemy tak samo mówić o obronnej i ofensywnej agresji. Tak jakoś obronna jest moralnie uważana za lepszą i dlatego nawet jak chcemy dokonać agresji ofensywnej, to zawsze tłumaczymy, że jest to obronna agresja. Królik zaczął, bo tak rzucał mordę, prawda? Dlatego ten pies to musiał zabić, prawda? I teraz, natomiast to, o czym chciałem troszeczkę dłużej powiedzieć, to, że mamy agresję chłodną i agresję emocjonalną. Dwa sposoby agresji. Jedna agresja, gdy spokojnie dążymy do naszego celu, bez emocji, ale oczywiście na przykład zabijamy przeciwnika, i druga, którą wpadamy w szał, wściekamy się, krzyczymy, jesteśmy mniej skuteczni. I to jest istotna sprawa, że spróbowano zrobić takie badania, czy w mózgu są inne obszary, które tą, a inne tamtą agresją zarządzają, i okazało się, że tak jest. To były badania Alana Ziegla, który wprowadzał kotu do mózgu elektrody, i okazało się, że jeżeli pobudza się prądem elektrycznym boczne podwzgórze, tutaj nazywane LH, to wtedy taki kot ma właśnie taką agresję chłodną. Kot na przykład jest szczur w klatce, idzie spokojnie do kota, łapie go bez miałknięcia czy bez syknięcia za kark, potrząsa, rzuca. Szczur nie żyje, kot zachowuje się spokojnie. Jeżeli natomiast włożymy te elektrody do jąder migdałowatych, albo do przyśrodkowego podwzgórza, albo do substancji szarokołowotrzęsiowej, kot wpada w szał, nawet w szał obronny, syczy, wścieka się, tak dalej, znacznie maltretuje ofiarę, nie zabija od razu. Zupełnie inny rodzaj emocji. I mamy to samo, emocja chłodna, która służy do pewnych celów, emocja agresji, agresja emocjonalna, która właśnie nam będzie służyła do wyładowania siebie. Co tu jest ciekawe, nie chcę powiedzieć w tej chwili w szczegółach, jak skomplikowany jest system neuroprzekaźników, którym zarządza, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te dwa systemy z bocznego podwzgórza i z przyśrodkowego podwzgórza wzajemnie się hamują. Czyli jeżeli mamy agresję chłodną, na przykład jesteśmy snajperami,
to wtedy nie możemy mieć żadnych emocji. Nam chodzi o to, nie mamy zamiaru wściekle zabić danego osobnika. My wykonujemy dane zadanie, spokojnie naprowadzamy celownik na cel. Jeżeli wpadamy w agresję emocjonalną, tracimy zdolność agresji chłodnej. Jest on bardzo niebezpieczny, że jedna agresja przejdzie w drugą. Na przykład, jeżeli policja, która ma chłodno, na chłodno rozmydektum, wpada w szał i zaczyna być też emocjonalna. Tak się skończyła na przykład słynna historia z placem Tiananmen w Pekinie. Wróćmy teraz do empatii. Empatia to jest właśnie taka skłonność do tego, ażeby pomagać innym. I to jest rzecz bardzo korzystna i ona też nie jest rzeczą wyłącznie ludzką, dlatego, bo korzystna jest dla przeżycia różnych gatunków grupowych. Na przykład małpy wykazują empatię i co ważniejsze, ta empatia nie jest skierowana tylko na małe małpiątka. To akurat była historia, która była sfotografowana przez setki widzów, które się zdarzyło w ogrodzie zoologicznym w Chicago, gdzie mały chłopczyk spadł do ogrodzenia naszej goryli dla wielkich małp i wtedy gorylica Pinky Pooh podbiegła do chłopczyka, wzięła go bardzo delikatnie na ręce i po drodze, zanurzając jeszcze w takim strumyku, który przepływa, jakby chciała go ocucić, bo chłopczyk był nieprzytomny, położyła przed drzwiczkami dla dozoru. Ten zrobiła wszystko to, co małpa, tak samo każda kobieta, która by ten się znalazła, mogłaby zrobić takie sytuacje. A więc jest to... Mężczyźni też wydarzą empatię. I są dwa typy empatii. Jest empatia poznawcza, to jest taka empatia, gdzie my na rozum komuś pomagamy, i empatia uczuciowa, którą można nazwać prawdziwą empatią. Ta empatia poznawcza, to ona powoduje, że my się chcemy wczuć w tok myślenia innej osoby, co ona myśli i jak jej pomagamy. Natomiast empatia emocjonalna, to jest taka uczuciowa, to jest taka, gdzie my staramy się wczuć w jej uczucia. Otóż my mamy w mózgu specjalne systemy, to się nazywa system neuronów lustrzanych, który jest jakby takim systemem rezonansu motorycznego, że ja zaczynam od naśladować ruchy innych, między innymi ruchy mimiczne. Jak się ktoś uśmiecha, ja się też uśmiecham, ale jak się uśmiechnie, to się humor poprawia. I my dlatego bez kłopotu możemy z twarzy odczuwać, wyczytać uczucia innych. Nawet bardzo proste, prawda, symbole nam od razu pokazują, prawda, jak łatwo jest dzięki naszym neuronom lustrzanym rozpoznać, jak się ktoś zachowuje, prawda? I te dzięki neuronom lustrzanym nasze zachowania różne bardzo łatwo się rozprzestrzeniają. Jak się wszyscy zaczynają śmiać, no się wszyscy śmiejemy. Jak zaczynamy ziewać, co jest niebezpieczną rzeczą dla prelegenta, no to niestety agresywne zachowanie dzięki neuronom lustrzanym mogą się bardzo łatwo rozprzestrzenić w tłumie, co także jest niebezpieczne. Ale teraz, właśnie jak mówiłem, dla tej empatii takiej zrozumowej ważne jest prowadzenie teorii umysłu, wejście w to, co ktoś robi, natomiast w uczuciową zrozumienie uczuć. I my możemy testować takie rzeczy, to jest na przykład test na teorię umysłu. Mówimy w tej chwili, do czego użyje ten człowiek parasolki. Oczywiście my wiemy, że on użyje jej do otwarcia drzwi, bo jest malutki, prawda? A nie do tego. Natomiast na badanie empatii uczuciowej, jak się zachowamy w stosunku do osoby, która opłakuje osobę niedawno zmarłą. Czy powinien się zbliżyć, czy nie. I my badamy teraz w mózgu, jakie rzeczy się rozjażdżają. I teraz możemy powiedzieć, że prawda, jak mamy tą teorię umysłu, tą racjonalną empatię, to mamy inne części w mózgu, które się rozjażdżają. Tu proszę zwrócić uwagę na tą niebieską plankę. To jest złącze ciemieniowe między korą skroniową a ciemieniową. Jeżeli my uszkodzimy, jesteśmy w stanie rozumieć innych, nie jesteśmy w stanie wydawać osądów moralnych, prawda? A zupełnie inne części mózgu się rozjaśniają przy tej uczuciowej. No i wreszcie empatia a agresja, bo o to tylko chodziło. Normalnie się uważa, że empatia hamuje agresję, prawda? Staramy się, jak jesteśmy empatyczni, to jesteśmy mniej agresywni. I my rzeczywiście, ludzie na przykład przyjmując pewne postawy, postawy bezbronności, postawy pokory, hamują objawy agresji. Zwykle nie strzela się do osób, które się poddają. To też jest nie tylko u ludzi, jest tak samo u zwierząt. To jest pies, który się poddaje innemu psu, nie człowiekowi. Co on robi? On odsłania brzuch i odsłania tętnicę szyjną po to, że może być bardzo łatwo zagryziony. I to hamuje przeciwnika, prawda? Ale teraz, chociaż te wydaje się, że są rzeczy zupełnie przeciwstawne, to okazuje się, że bardzo często jednak one się ze sobą mieszają.
I to mieszanie się empatii i agresji wynika z najpiękniejszego uczucia, z miłości macierzyńskiej. Bo to jest miłość i empatia do potomstwa powoduje agresję skierowaną przeciwko wszelkim zagrożeniom przeciwko temu potomstwu. Każdy, kto miał suczkę, która się oszczeniła, to wie, że włożenie tam ręki do gniazda grozi pogryzieniem, prawda? Zwierzęta, no tu akurat nie, kaczka odpędza łabędzia, prawda, od tego. Wśród ptaków, wśród ssaków wszyscy bronią swojego potomstwa. Żeby bronić potomstwa, które kocham, muszę być agresywny, prawda? Dalej używam agresję w celach wychowawczych, prawda? Może Agata o tym nie mówiła, ale prawda, w wielu szkołach świata uważa się, że różdżką dziateczki Duch Święty być dla, to jest fantastyczne efekty. Chociaż tego nie lubimy, prawda? Kwestia tego, by ta empatia do ofiary powoduje, że chcemy jak najbardziej ukarać przestępcy, jak najbardziej ukarać sprawcy, prawda? I tu się wszyscy łączą, kastrować pedofili, prawda? Czy Tusk, czy Ziobro i 80% Polaków uważa, że tak trzeba robić. Dlaczego? Bo my tak strasznie żałujemy te dzieci, że tak strasznie chcemy tych pedofilów, prawda, ukarać jak tylko możemy. I stąd na przykład akceptacja kary śmierci. My karamy śmiercią dlatego, bo my chcemy się zemścić, za to z litości dla ofiary chcemy coś takiego zrobić, prawda? Robiono badania komputerowe, takie, gdzie to są takie proste gry komputerowe, gdzie trzeba, prawda, albo za rannego opatrzyć, a aliena zastrzelić, prawda? Normalna taka reakcja. Czasami się zdarza w ferworze, że mamy reakcję nieadekwatną. Zastrzelamy aliena. Ale proszę Państwa, teraz okazuje się, że i to, te same w mózgu punkty są rozjaśniane. I w związku z tym, i tak teraz widzimy, do czego doprowadza ta mieszanka agresyjna w tłumie. Proszę Państwa, jakbyś tak patrzeć obiektywnie, a to się działo rok temu i parę miesięcy na każdym treściu, większość ludzi autentycznie współczuła prezydentowi zabitemu, małżonce, wszystkim zabitym, ale on był tak potworny poziom agresji, bo się szukało sprawcy, prawda? Nie wierzę w wypadek, były takie tablice na zdjęciu, które już Ted nie kupił do tego, bo jeszcze był drugi taki. To strasznie, prawda, było. Ta mieszanka jest mieszanką skrajnie wybuchową. Także w tym, żeby to podsumowywać, to chciałem tylko powiedzieć, że my zawsze musimy uważać na to, jak chcemy robić coś dobrego, żeby nie zrobić czegoś złego, że wszystkie systemy prawne, i to jest teraz ważne, są otwarte właśnie na tej mieszaninie, są otwarte na karaniu, są otwarte na odwecie. I to właśnie jest rzeczą jak gdyby niebezpieczną. Mamy ten system prawny, który albo chce być za surowy, albo za wiele empatii dla więźniów. I sądzę, że optymalny system prawny, to uczy neurobiologię, to właśnie powinien doprowadzić do tego, żeby był akceptowalny poziom i karania, i agresji, i empatii, jak my współczujemy innym i ofiarom. I proszę Państwa, tu chcę wrócić do starego Adama Smitha, który twierdził, że społeczeństwo zawsze można doprowadzić do dobrego stanu, pod warunkiem, że tam po wielu rzeczach będzie tolerancyjny system sprawiedliwości. Dziękuję.